Hola, amigos. Teraz sobie chodzę trochę po trasie, oglądam feature'y, dałem rower, żeby było widać mniej więcej proporcje. No i tak na oko ma co najmniej 12 metrów, bym powiedział. No i tutaj ta dolna część trasy, ona się nazywa Forcross. W niej najlepsze jest to, że większość wybić jest podwójnych, a nawet potrójnych. Potem tutaj z lewej takie małe wybicie, tam w dół. Albo można zrolować środkiem, albo z prawej, tutaj trochę pod śniegiem też jest wybicie. Co tu się dzieje? Skrzyweczka. Tu mamy Team Rider, lokalny człowiek. Dzień drugi, dlatego jesteśmy już tacy trochę zmarnowani. Jestem zmarnowany. Znaczy ja jestem zmarnowany. Pierwszy dzień był taki dosyć zabawny, bo rozkminialiśmy, jak to w ogóle ogrzewanie włączyć w tej górskiej chacie. Jest już ogarnięte. Nawet ciepłą wodę wczoraj udało się odpalić. To nie było łatwe. Nie było to łatwe, absolutnie. I tam jest zamek, tam jest baza i tam się zaczyna jeżdżenie. No i tutaj jest siedziba firmy. Wczoraj nas ziomek przywiózł, przedwczoraj, z lotniska. Siemano. Easy man, easy! Yeah, chill the fuck! Yo. I ten koleś powiedział, że będzie to lecieć. No tak więc, ja nie wiem czy to widać, ale... Tam jest najeździk taki z Sharkfina, spod słońca. Tam się jedzie, to jeszcze spoko. Ale no... Drzewo kiedyś było prosto, pękło. A, no już słyszę, że nadchodzi. Ja pierdolę. Aha, dziękuję, dobranoc. Chyba kończę z tym sportem. Takie rzeczy się tu dzieją, pozdrawiam. To jest to, co ja tu naprawdę przyjechałem. Jaka magia! Tu
będzie lepiej. No, no, no. Chyba, że nie rozumiem. It's a bit different that place in the fog. A to się chyba gdzieś tu jedzie. Tak więc tutaj ma się znajdować właśnie banda 360. I oczywiście, jak przystało na Wilka, króciutki, ciasny zjazd, lądowanko i w lewo. Chyba na tym ujęciu najlepiej widać, o co chodzi tak naprawdę. Przyjeżdża się z góry i pyk. Ostatnie spojrzenie na Alicante i lecimy do domu.